Szczęść Boże, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to kadzenie. Nie chodzi mi o kadzenie takie, które nie do końca jest szczerym mówieniem pochlebstw wobec kogoś, czy jakimś lizusostwem, ale chodzi o kadzenie, które mamy i w Starym Testamencie, i w Nowym, które towarzyszy liturgii, które towarzyszy modlitwie uwielbienia, a także formom pokutnym. I dzisiaj, kiedy modliłem się tym słowem kadzenie w kontekście tego, co robił Zachariasz, tak naprawdę dotarło do mnie, co znaczy przygotować drogę pańską, co znaczy przyjść w duchu i mocy Eliasza, tak jak to było z Janem, który począł się pod sercem Elżbiety. Zrozumiałem, co tak naprawdę znaczy stworzyć miejsce dla Pana. Otóż Zachariasz i Elżbieta zachowywali prawo, całe prawo, byli wierni prawu. Zachariasz i Elżbieta byli bardzo religijni. Zachariasz był kapłanem, pełnił ten dyżur, wznosił swoje modlitwy za lud. Elżbieta była również pełna oddania się i służbie Bożej, i Panu Bogu. Byli w tym wszystkim radośni, byli pogodni, uwielbiali Pana Boga. Słuchajcie, i to są proste rzeczy, ale one właśnie przygotowują drogę pańską. To są proste rzeczy, ale właśnie one stwarzają przestrzeń, w której najpierw Jan idzie w mocy i duchu Eliasza i zapowiada Chrystusa, a później przychodzi sam Chrystus z dobrą nowiną. Dlatego słuchajcie, nie trzeba nie wiadomo jakich rzeczy i nie trzeba nie wiadomo jakich ofiar, by tę drogę pańską przygotować. To są proste rzeczy, jak w życiu Elżbiety i Zachariasza. Prosta modlitwa, proste uwielbienie, zaufanie Panu Bogu, pogoda ducha, radość w sercu, ta, która płynie z Ducha Świętego pomimo przeciwności. A wtedy Pan posyła do nas proroka w duchu Eliasza, który zapowiada przyjście Chrystusa, a za nim zaraz podąża Jezus, na którego tak czekamy, z dobrą nowiną dla Ciebie i dla mnie. Niech nas więc błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.